Cześć, siema, witam was, tu szalony kolekcjoner. Dzisiaj otworzymy sobie mydełko. Mydełko, czyli puszkę. Match Attacks z serii wypuszczonej w Anglii. To jest seria dedykowana Mistrzostwom Świata w Brazylii. Taką puszkę, no puszka nie jest generalnie dostępna, ogólnie dostępna, można ją kupić sobie w internecie. Polecam stronę gohobby.pl. Ja tam kupiłem tą puszkę, nie widziałem jej w żadnym innym sklepie, także taki mały rarytasik kolekcjonerski, jednocześnie coś, co powoduje, że właśnie moja kolekcja kart Match Attacks z tego wydania, z tej edycji będzie bardziej rozwinięta. Jeszcze trochę i będę je wkładał do albumu. Zobaczymy, co nam się uda zebrać, jak to będzie wyglądało. Mamy tutaj jeszcze taki pakiecik 50 kart, których gwarantują nam m.in. Ronaldo. Także otworzymy sobie to jeszcze w międzyczasie i zobaczymy, co będzie. Dobra, puszka została rozpakowana z folijki. Teraz chyba potrzebowałbym młotek, bo jak zwykle szalony ma problem z metalem. Ale coś się wysuwa, coś się otwiera. Wow, i na początek, no nie, no masakra, zobaczcie. Czekajcie, to sobie odłożymy tutaj. O, zwiniemy już sobie na razie tą scenkę z poprzedniego unboxingu, championsów. I zobaczcie, co nam się trafia na start. Jestem w mojej tradycyjnie buraczkowej koszulce. Mamy limited edition Lionela Messiego. Liona, jak to zabrzmiało. Dobra, nieważne. I trafiamy sobie właśnie limitkę na start. Limita z Messim. Mamy już limitę Ronaldo. Sorry, ale Messi tutaj na razie zakryje nam Marco Van Bastena. Mamy Messiego. Zobaczmy dalej, co trafiamy jeszcze. Mamy Man of the Match, Mats Hummels. Piękna karta. Fred. Bastian Schweinsteiger. Tego nie będę czytał, bo to Francuz. Tam z tyłu coś tam się jeszcze świeci. Wow, David Luiz. Nie miałem go chyba. Mats Hummels na zwykłej też nie miałem. Sama raz. I jest Neymar. Neymar, wow. Asystent Cina się... Nie ma go dzisiaj. Asystent Cina się ucieszy. Ma Neymara na zwykłej. Niestety na zwykłej, ale jest. Cieszmy się i radujmy się. Przynajmniej spokój będę miał dzisiaj. Vidal, Hulk, Lam. O, i teraz nam się coś odwróciło. I zobaczcie, Robin van Persie. Yepes. Ramos, Kompany. Cool. Nie, ja sobie jeszcze jedną puszkę zamówię. Muszę sprawdzić, czy na GoHobby mają. Fajna puszeczka. Myślę, że z dwie, trzy takie puszki w zasadzie temat bazówek byłby rozwiązany. Alonso wyleciał nam do przychylu. Świetne, sztywne karty. Zobaczcie, to jest coś innego niż... O. Para! Z tego samoloty można robić. Alba. Jordi Alba. Kolejna karta. Z tyłu powoli zaczynają nam się świecić karty specjalne. Znowu mi ręka uciekła. Powinno być coś takiego, że ustawiam moją starą kamerkę na środek karty i ona lata za tymi kartami. Coś jeszcze wymyślisz, szalony? Jakiś dziwny człowiek. Zobaczcie, 50 kart bez powtórek. I co trafiamy? I mamy teraz świeciaka Robena. Zobaczcie, jak to się mieni. Super na star playerze. Mamy Hondę. Ten Honda mnie ostatnio prześladuje na różnych kartach, w różnych edycjach. Też na star playerze. Mamy Pirlo, André Pirlo, również na star playerze. Mamy to jest bodajże Honduras, chyba tak, też na star playerze. Tutaj mamy jakiegoś, przepraszam, Boże kochany, trenera, menadżera. I tutaj kolejny trener, menadżer.
No dobra. Otworzyliśmy sobie puszeczkę, którą zakupiłem na gohobby.pl. Polecam, fajna sprawa. Mydełko nam się przyda. Puszka jest na tyle fajna, że będę tutaj trzymał jakieś, nie wiem, ciekawe rzeczy. Można sobie ją też gdzieś tam oprzeć, położyć, jak ktoś lubi, na półkę czy do gablotki. Trafiliśmy przede wszystkim, a tutaj jest przede wszystkim Messiego. Piękna, świetna, super karta. Może ściągnę z tyłu to tło, bo tak nie fajnie wygląda. Także trafiliśmy na limicie Messiego. Mamy Messiego i Ronaldo już. Trafiliśmy też kilka fajnych kart Star Player, m.in. Pirlo, mojego ulubieńca. W ogóle to planuję zrobić taką serię, gdzie pokażę Wam moich ulubieńców i Pirlo będzie jednym z nich. Pokażę Wam wszystkie karty, które mam z tym zawodnikiem, ale to jeszcze trochę. Myślę, że zrobimy to dopiero po Mistrzostwach Świata, kiedy zacznie się sezon ogórkowy, czyli nie będzie co pokazywać. Trafiliśmy sobie też Hummelsa na karcie Man of the Match. Także ja jestem bardzo zadowolony z tego unboxingu, jestem bardzo zadowolony z mydełka. Bardzo mi się to podoba. Już teraz zapraszam Was na kolejny unboxing tej serii. Tym razem będzie to Match Attacks i będzie to taki zestaw startowy zawierający 50 kart, w tym gwarantowany Cristiano Ronaldo. Może złoty się trafi. No dobra, dzięki jeszcze raz, zapraszam na kolejny unboxing. Pozdrawiam Was serdecznie, szalony kolekcjoner, cześć! Cześć! No i jeszcze Prism. Trzeba dokończyć, nie? Nara.